Gear VR 2016 to trzecia generacja okularów Samsunga do rozszerzonej rzeczywistości. Ja jestem Andruch i zapraszam do rozpakowania gogli i podzielenia się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami. Cechą szczególną, która odróżnia tę generację gogli Samsunga, jest obsługa urządzeń z USB typu C. Co prawda z powodu wycofania z rynku Note 7 takich urządzeń Samsung nie posiada, ale gogle mają również wejście USB 2.0, więc nie ma problemu, aby podłączyć je do starszych urządzeń. Same okulary, które swoją drogą prezentują się bardzo stylowo, odłóżmy na chwilę i przyjrzyjmy się, jakie akcesoria producent dołącza do pudełka. Wszystko powinno znajdować się w tym oto kartoniku. Instrukcja, której nikt nie czyta. Dalej mamy paski, które będą utrzymywały gogle na naszej głowie i dwa adaptery. Pierwszy z nich służy, tak jak już wcześniej powiedziałem, do obsługi urządzeń ze slotem USB 2.0. Gogle są świetnie przemyślane i mają modularną obudowę, więc swobodnie możemy zamieniać adaptery. Robimy to w taki sposób. Oczywiście adapter z USB typu C przyda się na przyszłość, gdy kupimy nowsze urządzenie Samsunga, które już na pewno będzie posiadało nowy port. Moim zdaniem to świetna sprawa, bo nie musimy martwić się o kompatybilność gogli z innymi urządzeniami Samsunga. Drugi adapter to kolejny ukłon koreańskiej firmy w stronę użytkowników. Jak wiecie lub nie, możecie jednocześnie korzystać z gogli i ładować telefon, co jest funkcją, która została dodana w drugiej generacji. Jednak na goglach mamy port USB typu C. I właśnie dzięki drugiemu adapterowi możemy podłączyć do urządzenia starsze ładowarki. Co do samych okularów, moim zdaniem wyglądają bardzo ładnie. Wykonane są oczywiście z plastiku, dzięki czemu ważą zaledwie 118 gramów. Po prawej stronie gogli znajduje się touchpad i dwa przyciski, wstecz i home. W przodu mamy bardzo dobrej jakości gąbkę, która będzie miała kontakt z naszą twarzą. Są też oczywiście soczewki, które w tej generacji oferują 101 stopni pola widzenia. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że Oculus Rift i HTC Vive mają niewiele więcej, bo 110 stopni pola widzenia. Ale porównanie do innych gogli omówię w innym materiale. Na koniec chciałbym tylko zaznaczyć, że nowy kolor czarno-granatowy moim zdaniem prezentuje się o wiele lepiej od tego z poprzedniej generacji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Kolejnym włożymy smartfona do gogli i zanurzymy się w świat rozszerzonej rzeczywistości. Pokażę Wam, jak prezentuje się interfejs użytkownika i zagramy w kilka przykładowych gier. Jeżeli film Ci się podobał, daj łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół, ale w komentarzu napisz, co było nie tak, abym mógł to poprawić w kolejnym materiale. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym materiale.